Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy od 6 do 12 maja. Dla znaków ziemskich: byka panny Koziorożca. Zaczynamy od tarota, potem kipera na końcu wyjaśniające. Zaczynamy od byka. Dobrze: 6-12 maja. Ja przypomnę do kart zawsze datę. Przypominam. Także zaczynamy. Poniedziałek: rozmowa z kobietą. Możliwe, że tu tajemnica się wyjaśni. Trzeba oczywiście myśleć pozytywnie i także używać swojej intuicji, bo jest tutaj, moi drodzy, wyjaśnienie w poniedziałek. We wtorek dużo. Pieniędzy za pośrednictwem rodziny, można tak powiedzieć, zasobna rodzina, dużo rozmów z członkami rodziny. Mogą przyjść pieniądze, moi drodzy, jakieś znalezione, może to być spadek, mogą być też różnego rodzaju transakcje finansowe pomiędzy członkami rodziny we wtorek. W środę żonglowanie finansami, tutaj jest dwójka, monet tych pieniędzy może być albo za dużo albo za mało to w zależności moi drodzy indywidualna sprawa ale możecie również otrzymać jakąś dodatkową ofertę w czwartek jest przeciążenie za dużo obowiązków ale też moi drodzy kończy się pewien trudny etap w waszym życiu w czwartek na pewno zaczniecie nowy rozdział po każdej dziesiątce przychodzi nowy początek. Pamiętajmy o tym, i w piątek tu dużo spraw y, będzie się działo na zewnątrz. Y, możecie oczywiście pomagać dzieciom, pomagać zwierzętom, opiekować się raczej. Y, ale też uważajcie na Waszą witalność, energetykę, bo może być troszeczkę osłabiona. W sobotę yy, koło fortuny, podróż, dobra pasa, gdzieś się byki wybiorą, ale też tutaj możecie mieć szczęście do finansów. Chociaż powiem Wam szczerze, że z jednej strony tak, ale będzie. Dużo osób koło Was i trochę zamieszania. Te osoby na pewno powrócą z przeszłości, większość w sobotę. A w niedzielę, moi drodzy, tutaj dalsze oczekiwanie, ale trochę zranienia takiego trzeba uważać na swoje myśli, bo też możecie powracać tymi myślami do przeszłości i sami siebie ranić. Także tak to wygląda, moi drodzy. A teraz zobaczmy, jeszcze, kochani, zdrowie. Uwaga na układ pokarmowy, stawy, kości, drobne przeziębienia. Szczęście będziecie mieć w swoim domu, szczęście w miłości i oczywiście dobre decyzje, jakieś będziecie wspólnie podejmować. Dużo szczęścia. Także fajnie to wyszło. Dziękuję Wam za uwagę. I moi drodzy, przechodzimy teraz do panny. Panna. Od 6 do 12 maja. Ja zawsze powtarzam do kart. 6-12. Zobaczmy, co u panny. Jakie perspektywy na nadchodzący tydzień. Zobaczmy, co się będzie działo. Poniedziałek, pustemka kielichów. No, tutaj y, będziecie gdzieś podróżować, y, wychodzić parę razy z domu. Na pewno będzie trochę y, zamieszania. Panda tutaj chce coś osiągnąć, będzie szukała może miejsca zamieszkania, niektórzy może pracy. Także każdy indywidualnie będzie szukał i piał się w górę. We wtorek troszkę jest energia osłabiona, trzeba uważać, bo oczywiście ta dziesiątka mieczy o tym mówi, że trzeba uważać na swoją energetykę. Też może być jakaś relacja zakończona, sprzeczka. Także takie energie. W środę przyjdą informacje do Was, na pewno będzie dużo wiadomości i planowania. Będą to plany, powolny rozwój, ale zawsze do przodu. W czwartek jakaś wiedza potrzebna Wam jest. Niektórzy chcą rozmawiać. Dowiedzieć się pewnych spraw, ale tutaj jest takie wycofanie z życia zewnętrznego. Bardziej wewnętrzny świat będzie Was interesował. Szczególnie tutaj, że w piątek jest karta księżyca. Powracają osoby, sytuacje, ale też jest dużo niejasności. Księżyc to nie słońce, niestety, i tutaj przyciemnia niektóre sprawy. Także przy księżycu musicie być ostrożni, bo też nastroje mogą być różne. Możecie i pośmiać, i popłakać. Także tutaj tak to wygląda. Sobotę też jest ostrzeżenie drobne. Uważajcie na pomyłki oszustów, złodziei, bo tutaj ktoś może będzie chciał oszukać. I to moi drodzy, jest duże prawdopodobieństwo. Będziecie też może kogoś unikać, bo czasem tak jest, że nie chcemy się z kimś spotkać. Na przykład, i tutaj jest unikanie pewnych spraw osób. Niedziela, odpoczynek, trochę nudy, ale zawsze moi drodzy, będziecie mieli jakieś przemyślenia, no i na pewno to wam jest potrzebne w tej chwili. Zdrowotnie ja powiem tak, uważamy na nogi wirusy, bakterie, drobne przeziębienia, także na takie Sprawy uważamy. Oczekujecie na spotkanie z mężczyzną, na pewno w tym tygodniu. Jeśli nie na spotkanie, to przynajmniej na wiadomość od mężczyzny, i ta wiadomość może przyjść do Was. Także tutaj myślę, że spodziewajcie się tu listu też SMS-a czy maila w tych czasach. No dobrze, ja wam dziękuję za uwagę i teraz kochani przechodzimy pomału do Koziorożca. Dobrze, mówię tak. Koziorożec teraz kolejny znak. I oczywiście przypominam do kart od 6 do 12 maja. Koziorożec. Co dla was, kochani? Poniedziałek, zawieszenie, myślenie, dystans do wszystkiego. Ale dacie radę. We wtorek uważajcie na kłótnie, toksyczne relacje, uzależnienia. No, diabeł się kręci zawsze. Także tutaj uważajcie, aby nie zrobić sobie krzywdy, ani jakieś gafy nie popełnić, myślę, że może was ktoś prowokować do kłótni. W środę. Królowa Monet, praktyczna strona tutaj się pokazuje: możecie zadbać o siebie albo swój wizerunek, albo o swoje mieszkanie. Będziecie coś przygotowywać w swoim domu. W czwartek bardziej będziecie się przyglądać, jak pracować, też będziecie szukać innych rozwiązań jak praca będziecie moi drodzy przeciążeni. Ale pamiętajcie, że będzie lepiej, trzeba trochę odpocząć. Ale tutaj, moi kochani, dużo macie na głowie w czwartek widać. Piątek sprawy urzędowe, jakieś ważne podpisy, rozmowy. Macie plan, jesteście niezależni i będziecie działać z tym planem, w, sobot w piątek, przepraszam wszystko powinniście załatwić w sobotę jest tutaj kochani dużo empatii, kobieta pomocna i na pewno się dobrze będzie rozmawiało, dobrze się wszystko ułoży. Sobota, rycerz monet, no jest oczywiście tutaj rozwój, dobry status finansowy, możliwe, że wyjście z domu, jakaś uroczystość może być w gronie rodzinnym, tu oczywiście i moi kochani przyjemnie. Także tydzień Ciekawy, nie będzie nudno, dużo będzie się u koziorożca działo. Pamiętajcie, kochani, o zdrowiu: układ kostno-stawowy, nogi mogą bolać, plecy, stawy, dolegliwości, kolan. Tutaj, moi drodzy, w tym tygodniu macie spotkanie z kimś, kto przyjedzie z daleka, ale też spotkanie z dziećmi, z dzieckiem. Dużo się będzie działo, ja wam życzę wspaniałego tygodnia, do usłyszenia w kolejnych filmach.